Dzisiaj na Zamojskiej Rotundzie w celi numer 20, która jest celą Armii Krajowej, a powstała nie tak dawno z inicjatywy naszego związku. Nie było tej celi od okresu powojennego na tym obiekcie pamięci narodowej Gehenny Narodu Polskiego. Będzie odsłoniona tablica, na której są wymienieni bohaterowie walk o wolną, niepodległą Polskę. Ci, którzy działali w czasie okupacji niemieckiej, ale także ci, którzy byli represjonowani, ale także walczyli jako członkowie zbrojnego podziemia powojennego. Część z nich, tak jak na przykład pan pułkownik Zbigniew Kruk, jego brat, bardzo aktywnie działali w okresie powojennym także w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako członkowie jego władz i weterani, którzy występowali w bardzo licznych naszych inicjatywach, chociażby przypominających powstanie zamojskie. Między innymi byli uczestnikami nagrywania czy świadkami wydarzeń, które prezentowali na temat powstania w filmie Powstanie Zamojskie. Czcimy ich dzisiaj pamięć. Chciałbym podkreślić, że uroczystość jest zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ale przy bardzo ważnej, dominującej zresztą współpracy z rodzinami żołnierzy Armii Krajowej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom rodzin, że zaangażowali się raz w kierunku upamiętnienia swoich przodków, którzy się zasłużyli ojczyźnie, ale także, którzy od lat wspierają działalność naszego związku. Spotykamy się w tym szczególnym dla mieszkańców Zamościa miejscu i nie tylko dla mieszkańców Zamościa, żeby uczcić pamięć żołnierzy, którzy przelewali za nas krew, którzy poświęcili się dla mieszkańców Zamojszczyzny, dzięki czemu my możemy teraz mówić w języku polskim i żyć w wolnym kraju. Także chciałabym w imieniu mieszkańców złożyć hołd żołnierzom AK za ich ofiarność, za ich odwagę i za ich poświęcenie dla naszego kraju. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, która rozpocznie się mszą świętą, więc bardzo proszę o powstanie, a księży o odprawienie mszy świętej w intencji upamiętnianych żołnierzy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. To miejsce naszej dzisiejszej modlitwy, Rotunda Zamojska, to jest Zamojska Golgota. Miejsce cierpienia, przelewu krwi, śmierci naszych sióstr i braci za wolność naszej ojczyzny. To jest wielki narodowy symbol. I dzisiaj na tym miejscu wspominamy 5 żołnierzy Armii Krajowej z Zamojszczyzny. Modlimy się dla nich o życie wieczne. Po ich pamięci odsłaniamy tablicę. To jest symbol. Symbol naszej wdzięczności jako Polaków, katolików i wszystkich innych ludzi dobrej woli dla tych, którzy oddali swoje życie za wolność naszej ojczyzny. Ta dzisiejsza chwila jest bardzo ważna w tych trudnych i złożonych kontekstach życiowych w naszej ojczyźnie, w Europie i w świecie. I tak jak to miejsce ma wymiar symbolu,
tak również ta nasza modlitwa jest niezwykle symboliczna. Ale przede wszystkim niech będzie ufna. Modlitwa o pokój. O spokój w naszej ojczyźnie, w Europie, w świecie. Żeby nasze pokolenia i przyszłe pokolenia cieszyły się darem wolności. Żeby mogły spokojnie żyć na tej ziemi i wielbić Boga. I to, drodzy siostry i bracia, niech będzie przedmiotem naszej ufnej modlitwy. Dzisiaj, na tym miejscu, na tej zamojskiej Golgocie. Ze swojej strony wszystkich pozdrawiam, witam i zapraszam do ufnej modlitwy. I bardzo się cieszę, że wśród nas są także przedstawiciele młodego pokolenia. Bo ta chwila dzisiejsza, ta modlitwa jest także piękną lekcją historii, patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny dla nas wszystkich, a w szczególności dla młodego pokolenia Polaków. I w tym duchu pięknie się módlmy. Także za przyszłość młodych Polaków i Polek, żebyśmy mogli przekazać ich ręce i serca to piękne, przebogate polskie dziedzictwo naszej historii i naszej tradycji. I wiara. Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w narodzie, dzięki którym trwa on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen. Uczy błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Te słowa prymasa błogosławionego kardynała przywołujemy dziś na Rotundzie Zamojskiej, Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny, gdzie spoczywają ofiary ludobójstwa niemieckiego i stalinowskiego, a wśród nich żołnierze Armii Polskiej z 1939 roku i Armii Krajowej. Gdy za naszych dni zamyka się kolejny rozdział z Księgi Bolesnych Dziejów najnowszej narodowej historii, co miało miejsce niedawno temu w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej, my na Rotundzie Zamojskiej odsłaniamy i poświęcamy tablicę ku pamięci pięciu żołnierzy Armii Krajowej Zamojszczyzny. Pułkownika Zbigniewa Kruka, pseudonim Witek, kapitana Henryka Kapłona, pseudonim Żuraw, kapitana Narcyza Anastazego Kruka, pseudonim Sokół, kapitana Romana Szczura Szumskiego, pseudonim Urszula, którego powtórnie pochowaliśmy 4 marca 2021 roku w podziemiach Bazylki w Radecznicy. Przewodniczyłem wtedy tej uroczystości. I Michała Szczura, pseudonim Ton. Po II wojnie światowej, gdy ojczyzna nasza znalazła się w szponach systemu komunistycznego, w obronie jej wolności stanęli żołnierze antykomunistycznego podziemia Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych formacji, poświęcając za nią swoje szczęście rodzinne, zdrowie, a nawet życie. Czynili to w duchu swego ślubowania w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Słowa tej przysięgi wpisują się pięknie w obraz sługi Bożego Chrystusa nakreślony w dzisiejszej Ewangelii. Oto boski nauczyciel dowiaduje się, że jego adwersarze, faryzeusze, postanowili go zgładzić. Jak w tej sytuacji on się zachowuje? Ma przecież moc wystawić czoła skutecznie swoim wrogom. Ale on z tej możliwości nie korzysta, lecz oddala się stamtąd.
tym miejscu ewangelista przytacza zapowiedź proroka, która odnosi się do Chrystusa. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. On zapowie prawo narodu. On nie będzie się spierał ani krzyczał. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota trającego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będę. Taką łagodność, a zarazem konsekwentną wierność najświętszym wartościom Chrystus zaleca swoim uczniom i wyznawcom, ucząc ich, że Bóg nie jest Bogiem gwałtu i przemocy. Nie ujarzmia człowieka siłą, jak czynią to niektórzy ludzie, ponieważ obdarza i obdarza ludzi wolną wolą. Gdy jednak zachodzi taka potrzeba, to na zło reaguje mocno. Bierze do ręki bicz, jak uczynił to Jezus, i przepędza ze świątyni przekupniów. Nie w tym jednak tkwi prawdziwa moc Boga. Jego siłą jest miłość ofiarna, potężna jak śmierć. Podobnie potęga człowieka nie leży w zabijaniu życia, ale w jego rodzeniu, w kształtowaniu go i w obronie. I jak tego przykład dali niegdyś bohaterscy żołnierze Armii Krajowej. Komuniści nazywali ich pogardliwie bandytami, reakcyjnym podziemiem, faszystami. A oni odpowiadali: nie jesteśmy żadną bandą. Tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Walczymy o świętą sprawę. Za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Oto ideały, dla których cierpieli i oddawali życie. Święty Jan Paweł II uczy: racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny. Przez całe ostatnie dziesięciolecia społeczeństwo nasze zmagało się o swą suwerenną podmiotowość. Od niedawna walka wydaje się być zakończona. Oto wszyscy czujemy, po długim okresie podmiotowości ograniczonej przez system totalitarny, że ta suwerenna podmiotowość jest nie tylko osiągnięciem, ale także nowym wyzwaniem. Wyzwaniem do określenia siebie, do urzeczywistnienia siebie, do bycia sobą jako człowiek, osoba i jako naród, wspólnota. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszych ideałów narodowych. Egzamin w przeszłości był trudny. Egzamin z naszej wolności przed nami. Nasza ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym, pod wieloma względami jedynym i może decydującym. Oto testament dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń Polaków. Aby zachować chrześcijańską oraz polską pamięć i tożsamość, trzeba kierować się w życiu zasadami dekalogu, Ewangelii i katolickiej nauki społecznej oraz ożywiać pamięć o narodowych bohaterach, jak to dziś czynimy, przed tablicą ku ich pamięci na Zamojskiej Rotundzie. Oddając ich krwi ofiarnej cześć, słowami biskupa sufragana lwowskiego, Władysława Bandurskiego, kapelana żołnierzy polskich i poety, wołamy: Ty, coś poległ dla idei, chwała Ci, boś padł w progu Twej nadziei, nie czekając swej kolei jasnych dni. U Twych progów, u mogiły, będą wieki szukać siły i zaznaczą Twoje kości wielką drogę ku przyszłości, śladem krwi. Amen. Ludzie chcą powiedzieć, żeby ta dzisiejsza uroczystość, ta ożywiona pamięć o tych żołnierzach Armii Krajowej,
ta odsłonięta dzisiaj tablica były takim hołdem wdzięczności dla waszych rodzin, których przyszli na świat bohaterowie, obrońcy ojczyzny. I to jest nasz tytuł do chluby. Tytuł do chluby naszych rodzin, polskich i katolickich, naszej ojczyzny, naszego narodu. I opatrzności dziękujemy, że natchnęła organizatorów tej dzisiejszej uroczystości do tego wielkiego święta, które przeżywamy. I za to Panu Bogu dziękujemy. To jest piękna lekcja historii. To jest ta pamięć i tożsamość, o której mówił nam i mówi z domu Ojca dzisiaj święty Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Dla tego młodego pokolenia przede wszystkim jest to piękna lekcja historii. Więc wdzięczni Bogu za ofiarę życia, za przelaną krew, za cierpienie tym pięciu żołnierzom i wszystkim tym, którzy bronili naszej ojczyzny. Za nich wszystkich pomódlmy się teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się pierdo nowe siły. Nasz dom, nasz kraj. O, usłysz, Panie, skargi nasze. O, usłysz, nasz tułaczy śpiew. Nad warte Wisły sanu Bogu męczęska do Cię woła krew. O Boże, stróż ten nieco siek nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się pierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. O Boże, stróż ten nieco siek nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. W związku z tematyką i życiem tych żołnierzy zapraszam teraz do przedstawienia rysu historycznego rodziny. Dla mnie i obecnego tutaj Andrzeja Chłonickiego jest wielkim honorem być dziś tutaj w tym miejscu, gdzie będziemy wszyscy świadkami, w zasadzie już jesteśmy, odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej niezwykłym bohaterom za mężczyznę, naszej ojczyzny Polski. Dziś oddajemy w ten sposób hołd tym, którzy swoją krew przelali, bo kochali Polskę i byli Polakami. Tym, którzy byli nieludzko torturowani. Tym, którzy na wiele lat zesłani na Syberii. Mowa tu o panu podpułkowniku Zbigniewie Kruku, pseudonim Witek, panu kapitanie Henryku Kapłonie, pseudonim Żuraw, panu kapitanie Narcyzie Anastazyn Kruk, pseudonim Soku, panu kapitanie Romanie Szczur, Welszumski, pseudonim Urszula, panu Michale Szczur, pseudonim Tom. A okropności te zafundowali zbrodniarze komunistyczni. Gdzieś tu w pobliżu 13 listopada 1944 roku zostali zamordowani pan kapitan Henryk Kapłon, pseudonim Żuraw, dowódca oddziału Armii Krajowej,
oraz Michał Szczur, pseudonim Tom, wierny druh i żołnierz Armii Krajowej. Jednak przed egzekucją, jak to było w zwyczaju sługusów Moskwy, prześli tortury. Próbowano odebrać im dobre imię żołnierza Armii Krajowej, odebrać honor. Tak, odebrano im, ale tylko życie. Podobny los spotkał pana kapitana Romana Szczur-Wyszumski, pseudonim Urszula. Kapitana Urszulę Czerwoni zwyrodniacy rozstrzelali we Wrocławiu, w więzieniu przy ulicy Kloczkowskiej, 23 stycznia 1950 roku. Był karnym żołnierzem, dowódcą, komendantem Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Osoba pana kapitana Urszuli jest mi bardzo bliska, a to na fakt, że służył w pełnym okresie pod rozkazami mojego dziadka, pułkownika Mariana Pilarskiego Jara, inspektora Inspektoratu Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz twórcy drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Postać pana kapitana jest powszechnie znana na Zamojszczyźnie. Z jego działalności konspiracyjnej można powiedzieć, że był specjalistą od rozbijania więzienia zamojskiego. Raz zrobił to w roku, przepraszam, ale chyba tutaj pomylę datę, ale chyba 45 rok, nie jestem pewien, albo 44. Uwalniając swoich towarzyszy broni, ale 8 maja 1946 roku z rozkazu mojego dziadka, pułkownika Jara, rozbił ponownie zamojskie więzienie, uwalniając tym razem ponad 300 osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Pan kapitan Urszula jest takim spojeniem żołnierza Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Henryka Kapłona, a później powstałym drugim Inspektoratem Zamojskim Armii Krajowej pod komendą mojego dziadka, pułkownika Jara. Sądzę, że gdyby oprawcy komunistyczni nie rozprawili się w tak okrutny sposób z żołnierzami, których dziś wspominamy, wszyscy oni prawdopodobnie prowadziliby dalszą walkę pod komendą drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Następną tragiczną postacią, której dziś oddajemy hołd, jest już wspomniany pan kapitan Narcyz Anastazy Kruk, pseudonim Sokół. Wówczas stosunkowo młody człowiek, który winien właśnie czerpać korzyści z młodości, stanął z bronią w ręku, mówiąc: nie, zbrodni przeciwko mojej ojczyźnie. Podjął trud walki z okupantem, nie bacząc na śmierć, która zostanie mu odebrana jako młodemu człowiekowi. Zostaje pojmany przez komunistów, którzy przez umyślne tortury stosują wobec niego, zrobili z niego starca. Z tym faktem nie może się pogodzić. Sytuację pogarsza odebranie mu brata Zbigniewa, pseudonim Witek. Pan podpułkownik Zbigniew Kruk, pseudonim Witek, jak inni tu wymienieni żołnierze walczący w szeregach Armii Krajowej Zamojszczyzny, co czyni z niego następną ofiarą drapieżnych komunistów. Polska płynie krwią, a komuniści zsyłają pana pułkownika na Syberię, gdzie spędza, jak się nie mylę, około 10 lat, czy nawet ponad. Niedawno rozmawiałem z synem pana pułkownika Sylwestrem. Rozmawialiśmy o różnych naszych bohaterach, o których dzisiaj tutaj się upomniała Polska, czcząc ich pamięć w postaci płyty pamiątkowej. Omawialiśmy postaci naszych żołnierzy, każdego z osobna. Wtedy powiedziałem Sylwkowi, że twój ojciec prawdopodobnie poniósł najwyższą karę, mimo że nie został zamordowany. Ale argumentowałem to tym, że na syłce syberyjskiej przechodził męki, cierpienia, jakie pewnie inni jego towarzysze broni, tu wymienieni, nie chcieliby przechodzić. Pewnie wolał zamieniłby w tym czasie życie na śmierć. Śmierć dałaby wolność, ulgę, a okrucieństwa, jakie przechodził, przestałyby boleć. Przepraszam za być może prywatne z mojej strony, ale mam w pamięci obraz z różnych uroczystości patriotycznych, gdzie miałem zaszczyt poznać pana pułkownika Zbigniewa Kruka, pseudonim Witek, i jego syna Sylwestra. Obraz ten to dwie postacie razem zespolone. Ojciec w mundurze oficera Wojska Polskiego i syn, podpora podtrzymująca umęczone ciało swojego ojca. Ojca bohatera, który za nas walczył i cierpiał. Obraz oddanego syna, dla którego ojciec był przyjacielem i wzorcem na dalsze życie. Sylwestrze i rodzino pana pułkownika Zbigniewa Kruka i pana kapitana Narcyza Anastazego Kruka. Możecie być dumni, nosić wysoko głowę, a sprawą honoru
jest przypominanie imienia pana pułkownika Zbigniewa i pana kapitana Narcyza. Pani Jadwigo, rodzino pana kapitana Romana Szczur, pseudonim Urszula, i pana Michała Szczur, pseudonim Tom. Tu historia już wydała swój wyrok. Wyrok, który nazwał Urszulę i Tona bohaterami. Nie chcę używać tu słów męczennikami, bo pewnie by sobie tego nie życzyli. Ale jak powie wzór żołnierza Wojska Polskiego, to odda to wszystkie należne honory. Podobnie jak rodzina Kruków, tak i wasza rodzina może szczycić się Romanem i Michałem, którzy swoją krwią potwierdzili miłość do Polski, miłość do naszej wolności. Rodzino kapitana Henryka Kapona, pseudonim Żura. Zaszczyt, honor, duma, nie znajduję innego słowa, bo jeszcze słownik języka polskiego nie zawiera takiego, którym należałoby obdarować pana kapitana, pseudonim Żura. Znakomity dowódca, przykład żołnierza z opaską Armii Krajowej. Najlepszymi recenzentami są jego podkomendni, którzy widzieli w panu kapitanie nie tylko dowódcę, ale i przyjaciela, który prowadził do boju z wiarą, że ojczyzna jutro będzie wolna. Szanowni Państwo, dzięki tym żołnierzom, oficerom Wojska Polskiego możemy dziś tu się spotkać i mówić prawdę. Prawdę o bohatera spod znaku Armii Krajowej i jej fenomenie. Możemy z nazwiska i imienia mówić o bohaterach, ale i o zdrajcach, sługusach moskiewskich oraz zbrodniarzach, którzy mordowali najlepszych synów narodu polskiego. Możemy żyć dzięki nim w wolnej i niepodległej Polsce, niemal bez troski. Dając nam to dobro, ich połączyło Bóg, honor i ojczyzna. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, jako przedstawiciele rodzin żołnierzy Inspektoratu Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej pod komendą pułkownika Mariana Pilarskiego Jar, ja Dariusz Pilarski, wnuk pułkownika Mariana Pilarskiego pseudonim Jar oraz Andrzej Hulanicki, wnuk podporucznika Ludwika Rogalskiego pseudonim Kanciarz, postanowiliśmy ufundować skromny, ale jakże dla nas ważny medal pamiątkowy drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej ze sztabem w klasztorze w Radecznicy. Za zasługi na rzecz promowania pamięci żołnierzy Armii Krajowej, Rzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz niezłomnych zamojszczyzny uznaliśmy wyróżnić tym medalem wymienione osoby, co jest dla nas zaszczytem. Panią Jadwigę Mazurek, bardzo prosimy. Cześć i chwała bohaterom. Jeszcze. Szanowni Państwo, zapraszamy pana Sylwestra Kruka. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, zapraszamy jednego z największych organizatorów tego typu uroczystości na Zamojszczyźnie, pana posła Zawiślaka, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamość, posła Rzeczpospolitej. Dziękuję, panie pośle. Wszystkiemy chciałbym tak dalej, do przodu. Idziemy razem, to będziemy więcej jeszcze. Właśnie. O to chodzi. Cześć i chwała bohaterom. Zapraszamy pana Adama Pyś, bratanka podporucznika Józefa Pyś, pseudonim Ostry, z drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Adasiu, przyjacielu, tak dalej. Cześć i chwała bohaterom. Zapraszamy naszą wspaniałą panią harcmistrz Annę Rojek. Dziękuję bardzo. Zapraszam do nas pana Jacka Romanka, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Na pewno są wszystko naprawdę. Myślę, Poprosimy do nas pana Jacka Rogalę, Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
prosimy o więcej. Dziękuję za współpracę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom. Dostojni goście, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie na uroczystość odsłonięcia płyty pamiątkowej poświęconej osobom nam najbliższym, zasłużonym w walce o niepodległość naszego kraju. To bardzo radosny dla nas dzień. Dzień spełnienia wielkiego zobowiązania wobec naszych bohaterów narodowych, niezłomnych obrońców ojczyzny. Jestem wnuczką Michała Szczura, pseudonim Ton, oraz stryjeczną wnuczką kapitana Romana Szczura, pseudonim Urszula, których to nazwiska widnieją w odsłanianej dzisiaj tablicy pamiątkowej. Roman Szczur, używający konspiracyjnego nazwiska Szumski, urodził się w 1910 roku w Udryczach. W latach 1931-32 odbył służbę wojskową i postanowił zostać w wojsku. Od września 1933 roku był podoficerem zawodowym kwaterującym w Złoczowie. Tam też kształcił się w miejscowej szkole handlowej. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku jako starszy sierżant ucieka z pociągu, w którym to jego jednostka była internowana do Związku Radzieckiego. W październiku 1939 roku wraca do Udrycz, do matki, bo ojciec już nie żył. W tym samym miesiącu gromadzi młodzież wraz ze swoim kolegą Czesławem Harczukiem i z innymi członkami związków, tworząc konspirację pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Później działa w dalszych strukturach – Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, WiN, obejmuje funkcję podoficera szkoleniowego rejonu. Na trzech kursach podoficerskich przeszkolił 112 żołnierzy Armii Krajowej. Wielu z nich zasiliło szeregi KEDYW-u pod dowództwem podporucznika kapłona Henryka, pseudonim Żuraw, którego nazwisko również dzisiaj widnieje na odsłanianej tablicy. Organizował też kursy dla sanitariuszek. 8 maja 1946 roku z rozkazu komendanta obwodu organizacji WiN, pułkownika Mariana Pilarskiego, pseudonim Jar, kapitan Roman Szczur wraz z 12 żołnierzami podkomendnymi dokonał udanej akcji rozbicia więzienia w Zamościu. Wówczas zostało uwolnionych ponad 300 więźniów. Większość z nich odbywało karę za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Byli też tam koledzy z konspiracji, skazani na karę śmierci. Uwolnił ich. Za działalność konspiracyjną w okresie okupacji niemieckiej władze wojskowe Polski podziemnej odznaczyły wówczas porucznika Romana Szczura Krzyżem Walecznych. Pośmiertnie państwo polskie uhonorowało kapitana Romana Szczura Szumskiego, pseudonim Urszula, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mimo doznanych krzywd i tragedii w okresie wojny, jakie rodzina znosiła, jednak nie obwiniała Romana, wiedząc, że działał w słusznej sprawie. Roman Szczur został rozstrzelany na dziedzińcu więzienia we Wrocławiu 23 stycznia 1950 roku. Miał 40 lat. Był kawalerem i nie pozostawił po sobie następcy. W maju 2016 roku podczas rekonstrukcji historycznej rozbicia więzienia w Zamościu na sesji naukowej w Koszarach prowadzonej przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji w IPN, poznaliśmy miejsce pochówków i ważne szczegóły mordu, egzekucji na naszym bohaterze. Został zamordowany metodą katyńską, 3 strzałami w tył głowy. Po 71 latach przebywania na obcej ziemi w dole śmierci na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu szczątki kapitana Romana Szczura zostały sprowadzone
4 marca 2021 roku i złożone w krypcie Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem świętego Antoniego w Radecznicy, w miejscu, gdzie przez lata mieścił się sztab 2 Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, utworzony przez pułkownika Mariana Pilarskiego, pseudonim Jar. To tam ojcowie i bracia zakonni bernardyni ukrywali żołnierzy AK i wspólnie walczyli o polski kościół i wolną od potopu komunistycznego Polskę. Bardzo satysfakcjonuje nas fakt, że w Warszawie na grobie nieznanego żołnierza została wmurowana tablica upamiętniająca rozbicie zamojskiego więzienia i uroczyście odsłonięta 10 listopada 2016 roku przez prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę w obecności mojej cioci Cecylii Szumskiej, a córki Michała Szczura, pseudonim Tom. Ciocia mająca obecnie 99 lat w dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w naszej rodzinie zamieściła najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w okresie jej czynnego życia zawodowego. Ponadto napisała i wydała autorską książkę Jestem z Zamojszczyzny, którą mogę udostępnić osobom zainteresowanym. A teraz chciałam przedstawić życiorys 2 naszego bohatera narodowego, żołnierza AK, właśnie mojego dziadka Michała Szczura. Polacy ci, którzy pragnęli wolnej Polski, wspomagali żołnierzy niezłomnych, cierpiąc prześladowania, bo takim prześladowaniom poddawano najbliższych, tych, którzy potem zostali haniebnie zamordowani. A tym przykładem jest właśnie mój świętej pamięci dziadek Michał Szczur, urodzony w 1897 roku w Wódryczach. Najstarszy z 10 rodzeństwa. Przed wojną pracował razem z ojcem w majątku hrabiego Zawadzkiego. W późniejszym okresie życia założył swoje gospodarstwo. Podczas okupacji dom rodzinny dziadka położony na krańcu miejscowości Udrycze, bliski lasów i wąwozów, był bazą partyzantów AK i miejscem schronienia dla wielu zagrożonych. W lipcu 1944 roku front wschodni dotarł do Zamojszczyzny. Zgromadzony, przygotowany do walki oddział partyzancki chciał włączyć się do walki przeciwko Niemcom. Ale kiedy próbowano uzgodnić to z dowództwem wojsk rosyjskich stacjonujących w Izbicy, wysłana delegacja wróciła z poleceniem złożyć broń i czekać na polskie wojsko, a polskiego wojska już nie było. Wtedy na rozkaz dowództwa AK zakonserwowano zebraną broń i złożono w zabudowaniach mojego dziadka Michała. W wyniku zdrady osób niepowołanych NKWD i UB przeprowadziło rewizję. Znaleziono broń, aresztowano dziadka w październiku 1944 roku i wywieziono w nieznanym kierunku. A 2 tygodnie później, 13 listopada 1944 roku, z wyroku sowieckiego sądu wojskowego mój dziadek Michał Szczur został tajnie stracony w Parku Zamojskim. Za niedługi czas zabrano im mojego ojca Franciszka Szczura, wtedy jeszcze 15-letniego chłopca. Po przesłuchaniu zwolniono go pod warunkiem, że będzie kapusiem. Bardzo przeżył ten nie do spełnienia nakaz. Ciocia Cecylia, wówczas 19-letnia córka Michała Szczura, najstarsza z córek, natychmiast po zabraniu ojca wszczęła poszukiwanie. Pytała wszędzie, na wysokich szczeblach urzędników, o miejsce przebywania ojca i tak pytała. Na komendzie milicji, w więzieniu w Zamościu, z zapytaniem, czy mają jakąkolwiek informację, gdzie przebywa jej ojciec. Odpowiedź brzmiała, nie wiemy. Następnie jedzie do Lublina, do rządu PKWN, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Za pośrednictwem wujka, który tam pracował, otrzymuje odpowiedź. Nie ma u nas takiego. Pisze do PCK w Lublinie. Nic nie wiedzą. Rodzina, żona, syn i 3 córki pozostają w przekonaniu, że ojciec został zesłany do Związku Radzieckiego. Ale gdzie? Pewnie na Syberię. Na rodzinę spadają represje. Zostaje aresztowany już 16-letni syn Franciszek,
po 2 latach nieobecności swojego ojca zostaje skazany na 3 lata więzienia za to, że nic nie doniósł do Urzędu Bezpieczeństwa na znajomych AK-owców, współtowarzyszy działalności konspiracyjnej. Wyrok odsiedział na Zamku Lubelskim i w Sztumie w latach 1951-52. W gospodarstwie brakuje rąk do pracy. Ciocia przerwała naukę i nie może uczyć się dalej, bo władze nie wierzą w jej lojalność. A jest już rok 1951. W marcu 1969 roku ponownie pisze do PCK w Warszawie z prośbą o odszukanie ojca. Dalej brak odpowiedzi. W grudniu 70 roku Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przesyła pierwszą wiadomość, że ojciec zmarł 13 listopada 1944 roku. Nie dowierzają. Łudzą się, że odpowiedź była na odczepnego. Są przekonani, że nie jest to prawdziwa informacja. A ojciec zapewne żyje i pracuje gdzieś w Rosji, ale ciągle nie można o tym mówić. Rok 1989, upada komunizm. 4 czerwca 1989 roku zebrał się już nowy Sejm. Są już dobre rokowania na odnalezienie ojca. W 1990 roku pisze ciocia do prokuratury w Lublinie i prosi o dokumentację dotyczącą sprawy ojca. Otrzymuje odpowiedź, że nic nie mają. Pisze do Komisji Głównej Badania Zbrodni na Narodzie Polskim w Lublinie. Otrzymała odpowiedź, nic nie mają. Zgłasza się do Zarządu Głównego PCK w Warszawie z zapytaniem, na jakiej podstawie w roku 1970 przysłali informację o śmierci ojca. Otrzymuje odbitki 2 pism z Moskwy z 1970 roku, które już widziała i to nic nie wyjaśnia. Ponownie składa pismo w Wojewódzkiej Prokuraturze w Lublinie o wyszukanie dokumentów dotyczących ojca. Otrzymuje odpowiedź, nic nie znaleziono. Zgłasza się do naczelnego redaktora wydawnictw lubelskich, pana Cabana. Odpowiedź brzmi, nie ma nikogo o tym imieniu i nazwisku. W 90 roku wysyła pismo do Czerwonego Krzyża w Moskwie z prośbą o podanie miejsca pochowania ciała ojca. Odpowiedź przyszła za rok. Nic nie wiedzą. Następnie idzie do archiwum Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. Odpowiedź brzmi, nie ma żadnych dokumentów. Była również w Centralnym Rejestrze Wskazanych w Warszawie. Sprawdzono. Nic nie mają. W 1991 roku zgłosiła się do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie z siedzibą w Rembertowie i tam nie ma żadnych dokumentów. Była w Generalnej Prokuraturze w Warszawie na krakowskim Przedmieściu. Odpowiedź brzmi jak dotąd. Nic nie mają. Aż w 1992 roku w Warszawie zorganizowano Tydzień Sumienia w Muzeum Niepodległości, gdzie można było uzyskać wiadomości o Polakach wywiezionych na wschód. Byli tam przedstawiciele Memoriału Rosji, Ukrainy i Białorusi. I tu spotkała ciocia panią Fieduszczak z Lwowa, z którą nawiązała kontakt i obiecała jej, że odszuka dokumenty dotyczące ojca w dostępnych jej archiwach Ukrainy i Związku Radzieckiego. Po roku czasu przychodzi wiadomość za pośrednictwem tego memoriału z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej w Moskwie i tu dokładnie podano, kto kiedy aresztował dziadka Michała, na podstawie jakiego paragrafu, kiedy skazany i kiedy niewinnie stracony. Lecz nie podano, gdzie został pochowany. Chciałam stanowczo zaznaczyć, że cioci starania, determinacja i wytrwałość w dociekaniu odnalezienia miejsca pobytu ojca zajęło jej całe pół wieku. A przyczyną skazania dziadka na karę śmierci była przynależność do Armii Krajowej i czynny w niej udział. Dziadek był odpowiedzialnym za rozdzielanie i przechowywanie broni. W 1994 roku na zebraniu kombatantów w Zamościu przewodniczący Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych świętej pamięci pan Jerzy Matuszewski oświadczył, że jest mu znany fakt tajnej egzekucji i pochówku, miejsca pochówku Michała Szczura i jeszcze innych osób w
Parku Miejskim w Zamościu, na skarpie po schronie samochodowym nieopodal stawu parkowego, gdzie ich pogrzebano prowizorycznie. I teraz ciocia podjęła temat ekshumacji. Złożyła pismo w tej sprawie u wojewody z prośbą o pomoc i zgodę na ekshumację. Wojewoda skierował sprawę do prokuratury wojewódzkiej w Lublinie. Prokuratura prośbę skierowała do prezydenta Zamościa i do prokuratury w Zamościu. W 1996 roku za zgodą zarządu miasta w przypuszczalnym miejscu stracenia ojca posadziła krzew w Jałowie w Płożący zgodnie z planem zagospodarowania parku. W październiku 1997 roku ciocia Cecylia usłyszała w radiu, że archeolog profesor Andrzej Kola z Uniwersytetu w Toruniu prowadzi badania poszukiwania miejsc pochówku Żydów w obozie zagłady w Bełżcu koło Zamościa. Udała się tam i otrzymała zgodę. Po większych perypetiach dopiero w listopadzie 1999 roku, czyli po 2 latach, ekipa profesora Andrzeja Koli w parku prowadziła sondażowe badania przy pomocy sondy w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Związku Kombatantów, Muzeum Archeologicznego, Sanepidu, przedstawiciela prokuratury, redakcji Tygodnika Zamojskiego i wnuków straconego Michała Szczura, gdzie natrafiono na ludzkie kości. Wydobyte szczątki, drobne kości i ząb złożono w drewnianej urnie i zabrano do siedziby Związku Kombatantów. Następnie przesłano do zbadania przez antropologa w medycynie sądowej w Lublinie. W sierpniu 2000 roku ciocia Cecylia Szulska otrzymała zwrot urny ze szczątkami ojca i w tym też miesiącu odbyła się uroczysta msza święta w kościele wsi Tańcu z udziałem krewnych i znajomych. Następnie urnę ze szczątkami mojego dziadka złożono na cmentarzu wsi Tańcu w grobie świętej pamięci babci Marianny Szczur. I tak minęło kolejne 5 lat. W sprawie poszukiwań, pochówku i pomocy w zorganizowaniu ekshumacji świętej pamięci Michała Szczura. Mając na uwadze już zidentyfikowane miejsce pochówku, ciocia postanawia wystąpić z prośbą do pana prezydenta o wydanie pozwolenia na położenie kamienia i montaż tablicy na terenie Parku Miejskiego w Zamościu. 12 marca 2016 roku mszą świętą w kościele świętej Katarzyny w Zamościu rozpoczęto uroczystość za dusze zamordowanych, po czym nastąpił przemarsz i odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej w Parku Miejskim. Za zgodą lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków. Chcę stwierdzić, że działalność konspiracyjna miała ogromne znaczenie. Jej zadaniem było nie tylko walczyć, ale również podtrzymywać ducha walki, dawać nadzieję na zwycięstwo. Historia XX wieku ma nam współczesnym jeszcze wiele do powiedzenia. Taka jest nasza główna misja, aby mówić prawdę o Polsce i Polakach. Mówić nam współczesnym prawdę o nas samych jako o narodzie. Pragnę w imieniu rodzin serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i każdemu z osobna, kto przyczynił się do zorganizowania i umieszczenia tu na Rotundzie w miejscu kaźni ludobójstwa tej płyty poświęconej żołnierzom Armii Krajowej, walczących o niepodległość naszego kraju, a któremu na imię Polska. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości naszych bohaterów narodowych. Cześć ich pamięci. Bóg zapłać. Uspiekł gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj jest takie miejsce. Miejsce, taki kraj, który...
robienia makaronu i rwania sałaty, bo te to najwyżej wyczyszczą karabin, wykopią dół pod bramą, potem na to kwiaty. Tych nie chcę, te zepsute, krew za paznokciami. Jak ja mam na to teraz założyć pierścionek, zwały cegieł, desek wypchany szmatami. Jak ja mam to na powrót nazwać swoim domem? Chciałabym nowe oczy, świeżą jaskółka i najlepiej zielone, chociaż nie, niekoniecznie. Oczy co nie widziały, jak wychodzi giełka. Ostatnia z ust, co dałeś mi odpocząć wiecznie. Thank you.
Szanowni Państwo, za chwilę dowódca kompanii honorowej, porucznik Adam Pracz, złoży meldunek o gotowości do uroczystości zastępcy dowódcy 18 Pułku Przeciwlotniczego, pułkownikowi Wojciechowi Jakubczukowi. Panie pułkowniku, dowódca kompanii honorowej, podporucznik Pracz, melduje wojskową asystę honorową na uroczystości odsłonięcia płyty pomnikowej. Zostanie podniesiona flaga państwowa na maszt i odśpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszę się na okoliczność naszego wspólnego spotkania, spotkania Polaków, Polek i Polaków, patriotów, którzy przyszli dzisiaj tu oddać hołd polskiej tragicznej historii i tym bohaterom, którzy walczyli o wolność naszego narodu. Zastanawiałem się, co powiedzieć. Przecież tak wspaniale ekscelencja ksiądz biskup, członkowie rodzin podnosili etos walki, zasług wojennych i też powojennych, tragicznej śmierci naszych bohaterów. Ten etos, który jest prawdziwy, jest tragiczny, który jest ich wyborem z serca poprzez złożenie przysięgi.
wojskowej. Niektórzy z naszych kowców zamojskich składali przysięgę jako żołnierze także września, ale tej przysięgi konspiracyjnej, którą postanowili kontynuować także w okresie powojennym. Ta msza święta też jest naszym chrześcijańskim ukłonem do tych bohaterów, dla ich ofiary, dla ich zasług, dla ojczyzny. Ale ja, szanowni państwo, pozwólcie, że znając niektórych z tych, których dzisiaj nazwiska widnieją na tablicy, to odsunimy, poruszę jeszcze jeden wątek, który może nie jest tak romantyczny, nie jest tak w pewnym patosie krwawy ich zasług dla ojczyzny, bo to była decyzja poświęcenia życia, za cenę życia i krwi szli do boju wolną Polskę, ale podniosę ten jeszcze element pozytywistyczny. Szanowni państwo, ci, którzy przeżyli okres okrutnej okupacji niemieckiej, będą żołnierzami Armii Krajowej, ci, którzy przeżyli okres okupacji polskiego komunistycznego państwa polskiego zależnego od Sowietów, będąc pokoleniem Kolumbów, oni wiedzieli, że ich żołnierska przysięga nie zwalnia ich po tym okresie traumy od służby dla ojczyzny. I ja już prawie 30 lat funkcjonując społecznie w Światowym Związku z szeregiem tych koleżanek i kolegów, mieliśmy, tak samo inni, mieliśmy wielokrotnie możliwość słuchania ich, jak oni rozumieją swoją powinność. A rozumieli to tak, że jeszcze w latach 80. przy środowisku 27. Dywizji Armii Krajowej powstało około 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej. W 89. roku utworzyli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, drugi pod kątem liczebności związek w Polsce po Okręgu Warszawskim. Związek jako generalna organizacja, tworzony przez także naszych bohaterów, miał w zamyśle to, że trzeba teraz pozytywistycznie zabrać się za pracę w trudnym terenie nacisku komunistycznego, terroru komunistycznego, żeby nie stracić rzędy dusz. Żeby jednak ta nowa Rzeczpospolita Polska powstała i odzyskała niepodległość tak wymarzoną przez nich poprzez walkę w okresie okupacyjnym czy pookupacyjnym. Nie wszyscy tego doczekali, ale przecież myślę, że większość, olbrzymia większość historyków zgodzi się, że pokolenie Solidarności i odzyskana niepodległość to jest wynik tego przysłowiowego kołysania wnuków na kolanach przez świadomych obywateli Rzeczypospolitej, żołnierzy Armii Krajowej, którzy przekazywali prawdę historyczną, ale także, którzy przekazywali hasło Bóg, honor, ojczyzna, które to hasło kazało w tym życiu codziennym także myśleć o naszych publicznych, narodowych sprawach. Pani Ania, która tutaj wzruszona tym fragmentem wspomnień o traumie, tragedii życiowej swojego męża, który był na Syberii, myślę, że też pamięta, jak swoim ramieniem wspierała pana pułkownika Zbigniewa Kruka, który wielokrotnie udawał się na te pozytywistyczne działania naszego związku, bo chciał być na uroczystościach, chciał swoją osobą poświadczyć prawdę historyczną, chciał być tym jednym z takich najważniejszych osób, które zapraszaliśmy do tej uroczystości, chciał wydyciać nam cele. Pan pułkownik świętopomieści Zbigniew Kruk powiedział, jak w czasie wojny było w filmie Powstanie Zamojskie, który nagraliśmy. To pokolenie rozumiało, że Niemcy albo my, albo my, albo oni, tak? W związku z tym, w tym takim trudnym momencie trzeba było wziąć karabin do ręki i pójść walczyć. Jak mówił Narcyz, z górki na pazurki i atakowali Bereźć, miejsce, gdzie nacjonalizm ukraiński także mordował naszych rodaków na terenie tutaj Zamojszczyzny. Ale także po wojnie, tak jak powiedziałem, mieli tę świadomość i chcieli współpracować. Efekt ten jest wspaniały. Powiedziałem, w kontekście ogólnopolskim mamy wolność, której powinniśmy strzec i pielęgnować właśnie dla nich. Wolność niewątpliwie zagrożoną przez globalizm, przez wiele innych czynników, ale też mamy te wspaniałe efekty ich pracy i naszej pracy. Dzisiaj się zgromadziliśmy tutaj na uroczystości i możemy zobaczyć, jak wspaniałymi byli także członkami rodzin, którzy potrafili rodziny scementować, wychować,
Te rodziny teraz są głównymi dzisiaj sprawcami tejże uroczystości. Pilnują tego hasła Bóg, honor, ojczyzna, pilnują pamięci historycznej. My jako związek kłaniamy się Państwu z podziękowaniem wielkim za tą wspaniałą pracę. Byliśmy razem przy pochówku Mariana Pilarskiego podczas uroczystości państwowej w Radecznicy. Byliśmy razem jako organizatorzy przy uroczystościach dotyczących Urszuli. Była też ta inicjatywa nasza związkowa, żeby przywrócić pamięć i do praw obywatelskich Romana Szczura, pseudonim Urszula. Mamy bardzo wiele sukcesów i związek funkcjonuje właśnie na tej zasadzie, że wszystkie organizacje, że możemy dzisiaj w ten piękny dzień w tak wspaniałym towarzystwie wspominać tych bohaterów, którzy tak wspaniale walczyli za Polskę i ofiarnie w czasie II wojny światowej i okresie powojennym, ale jestem pewien, że oni patrząc na nas tutaj z góry dzisiaj, także na występy Weroniki, kłaniam się nisko za występ, Wiktorii, to są dumni z tego, że my pamiętamy ich trud wojenny, powojenny, ale też pamiętamy to przesłanie na czas pokojowy, że tę pamięć trzeba pielęgnować. My tu lokalnie funkcjonujemy na pewno z tą świadomością, że patriotyzm nie jest własnością żadnej osoby fizycznej, żadnej organizacji, żadnej partii politycznej. I taką pracę powinniśmy wykonywać w obliczu także tych zagrożeń, zapowiedzi zmian programu nauczania w szkołach, który wykreśla żołnierzy wyklętych, między innymi żołnierzy wyklętych. Dlatego ja bardzo serdecznie dziękując rodzinom na wstępie, dziękuję tym wszystkim, którzy zawsze są w tej pracy patriotycznej, władzom wojskowym, władzom kościelnym, różnym organizacjom społecznym, oczywiście każdej instytucji rządowej, samorządowej. My tę pracę musimy wykonywać dla prawdy historycznej i dla naszych bohaterów. Tu na gruncie zamojskim mieliśmy jeden zgrzyt dotyczący oporu Rady Miasta pod kątem nazwania placu wokół pomnika Armii Krajowej postanowionego przez żołnierzy placem bohaterów Powstania Zamojskiego. Przeczyliśmy ten temat. Ja teraz dziękując za uroczyste uchronowanie naszych bohaterów, chciałbym też podziękować władzom miasta Zamościa, że zauważyły, że cela Armii Krajowej, która powstała tutaj na terenie Rotundy Zamojskiej, a nigdy jej tutaj nie było, powstała w wyniku podpisanej umowy m.in. przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Urzędem Miasta, który w ramach programu rewitalizacji tegoż obiektu to zobowiązał się przekazać nam za pewne punkty tejże umowy, które są zapisane, tę celę niejako do dyspozycji, żebyśmy mogli tutaj my w kontekście strony społecznej współpracy z urzędami państwowymi oczywiście, które weryfikują treść tablic, ale jednak umieszczali upamiętniania, polskie upamiętnianie. Mieliśmy propozycję, żeby tutaj było upamiętnienie Armii Krajowej pod kątem czynów tych, którzy zasłużyli się wspaniale i w sposób wielki ojczyźnie poprzez najważniejszych dowódców Armii Krajowej w Polsce. Kłaniając się nisko tym dowódcom, nie zgodziliśmy się na tą koncepcję. Stwierdziliśmy jako Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, że cela 20 w Rotundzie Zamojskiej ma być miejscem pamięci, w którym będą uhonorowani bohaterowie walk o Polskę, podlegli tymże wybitnym dowódcom ogólnopolskim, ale ci, którzy służyli tutaj w Inspektoracie pierwszym Armii Krajowej, Inspektoratu Zamojskiego, albo w Inspektoracie II Rzeczypospolitej. I mamy już tutaj tablice, które pokazują działalność pierwszego, drugiego Inspektoratu. Mamy tablice podniesionego przez nas społeczników z upadku pojęcia Powstanie Zamojskie, które też jest podniesione, tak jak wspomniałem, poprzez uczestnictwo w filmie Powstanie Zamojskie świętej pamięci pana pułkownika Kruka Zgniewa i Narcyza Kruka. Mamy informacje o win Tomaszów Rubelski, ale też mamy nowe tablice. I te tablice kolejne, rozumiem, że będą podobnie umieszczane, czyli one będą wnioskowane przez stronę społeczną, będą weryfikowane w ich celowości przez urzędy, wierzę głęboko, państwowe. Oczywiście przy udziale Urzędu Miasta, ale mam wielką prośbę na ręce pani prezydent, ją składam, żeby tak jak przy tej tablicy honorować także umowę, która została podpisana, żebyśmy wspólnie decydowali, jakie upamiętnienie będzie w tej celi, szczególnej celi zamieszczone. Także
przepraszam za ten współczesny trend, ale nie mogę sobie odmówić tegoż zdania, dlatego że wiem, że dla naszych bohaterów, także tych, których miałem wielkie szczęście poznać, ta praca współczesna była bardzo ważna. Oni widzieli zagrożenia, te, które teraz są, i pragnęli, żeby ta historia była żywa i w sercach Polek i Polaków była na co dzień i dała nam wspólnie siły do tego, żebyśmy dbali wspólnie o to, żeby nasza ojczyzna była szczęśliwa, sprawiedliwa dla wszystkich Polaków, ale także niezależna, nasza własna. Cześć i chwała bohaterom. Wspomnianej wcześniej płyty. Do tej ceremonii zapraszam przedstawicieli rodzin. Bardzo przepraszam. Myślę, że chyba wszyscy wystarczy, bo nie wystarczy. Teraz pociągnijcie Państwo do siebie, tak? O, tak. Możecie to zostawić. Możecie to zostawić. I to może tak już się zrobić. Bardzo pięknie. Nie, panie. Dziękuję.
Jeden z mundurach ma najpiękniejszą sieć. No to są poważne i można tego mówić. Ale jeszcze nie dodał. Może nasi bliscy zostali upamiętnieni. Słucham. Może nie nasi bliscy zostali upamiętnieni. Ja dziękuję. Dziękujemy. Do, salwy! Honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Zabezpiecz! Broń! Przez pięć! Broń! Jestem wnukiem pułkownika Mariana Pilarskiego, pseudonim Jar, inspektora Inspektoratu Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz twórcy drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej ze sztabem w klasztorze w Radecznicy. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w bardzo istotnym miejscu dla nie tylko Zamościa, ale chyba i dla całej Polski. Jesteśmy w tak zwanej Rotundzie Zamojskiej, gdzie dzisiejszego dnia odsłonięliśmy pamiątkową płytę poświęconą naszym bohaterom narodowym. Jest to płyta poświęcona między innymi panu pułkownikowi Zbigniewowi Kruk, pseudonim Witek, panu kapitanowi Henrykowi Kapłonowi, pseudonim Żuraw, panu kapitanowi Narcyzowi Anastazemu Kruk, pseudonim Sokół, panu kapitanowi Romanie Szczur-Werszumski, pseudonim Urszula, jak i panu Michałowi Szczur-Ton. Są to żołnierze Zamojszczyzny, Armii Krajowej, którzy bardzo dużo wycierpieli tylko dlatego, żebyśmy mieli dzisiaj, nie tylko dlatego, że byli Polakami, ale i dlatego, że dzisiaj mamy tą właśnie wolną dzięki nim Polskę, gdzie dzisiaj możemy właśnie spotykać i czcić tych naszych bohaterów. W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczystość odsłonięcia płyty pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Krajowej. Byli to żołnierze związani z oddziałem Ciąga, którzy przeszli niesamowitą gehennę, wcześniej walcząc z okupantem niemieckim. Później niektórzy byli z nich torturowani, na niektórych wykonano wyroki śmierci. A w przypadku mojego taty wyrok śmierci został zamieniony i został on wywieziony
na daleką Syberię, na północ, do obozów Koczmes, Workuta, Uchta, niedaleko Karskiej Wrota. Po 10 latach starał się o powrót do Polski. Jeszcze jak był w Armii Krajowej, w oddziale ciąga w plutonie Henryka Kapłona, jak organizowali niektóre akcje, słynna akcja zamach na majora Mantaja, majora SS, który był bardzo znienawidzony przez lokalną społeczność, gdyż wysławiał się mordami na ludności cywilnej. Akcja na Bereźć, gdzie Armia Krajowa zrobiła prewencję, która zapobiegła rzeziom ludności polskiej właśnie na Zamojszczyźnie. I ten dzień jest dla mnie bardzo właśnie wzruszający, bo też między innymi uhonorowany został tutaj mój stryj, Narcyz Kruk, Anastazy Narcyz Kruk, pseudonim Sokół, który był najmłodszym dowódcą drużyny, bardzo dobrym żołnierzem Armii Krajowej i dobrym też człowiekiem. Nie wydał swojej najbliższej rodziny, nie wydał swoich bliskich, nie wydał partyzantów. Przy bardzo ciężkich przesłuchaniach w kamienicy Czerskiego, w dawnym gmachu gestapo, który później stał się ubecką katownią. Do tego doszło, że młodego chłopaka, 17-letniego, codziennie katowali, nieprzytomnego wrzucali do celi, sam nie mógł dojść o własnych siłach. Musieli mu otwierać powieki albo sam sobie otwierał, żeby cokolwiek zobaczyć, żeby upuścić krew z tak opuchniętych oczodołów. Później aspekt psychologiczny był taki, że przez jakiś czas trzymali go w celi śmierci, żeby go przygotować do najgorszego, żeby jednak pękł i zaczął sypać. Nie zrobił tego. Objęła go amnestia. Dzięki Bogu przeżył. Skończył warszawską AWSP, Akademię Sztuk Pięknych. Odnawiał Zamek Królewski w Warszawie. Odnawiał zabytki złocenia. Specjalizował się w złoceniach. Zajmował się też animacją. Można obejrzeć film W kropli wody. Można to znaleźć w internecie. Także był zdolnym człowiekiem, który mimo po tych ciężkich przejściach przysłużył się ojczyźnie i Polsce także w inny sposób. Mój tato też po powrocie założył rodzinę, był przykładnym ojcem. Miał nas tutaj trójkę. Ja, Sylwester Kruk, moja siostra Izabela Kruk, w tej chwili Rabińska, i mój brat Jerzy Kruk. Także dzięki temu, że powrócił z tej nieludzkiej ziemi, my jesteśmy. I dziękuję za to Panu Bogu i Ojczyźnie. Dziękuję bardzo.